Cześć wam dzisiaj, ja jest wizy wizualnie witam Was grze, która nazywa się Gęczny Impact. Serio. Ten sam tytule i zacznijmy od tego, że twarz jako tako wróciła, ale nie za dużo na razie, bo jeszcze idealnie nie jest. Nigdy nie jest idealnie, ale jest już lepiej. O tyle lepiej, że jest już lepiej. I Nie ma co ukrywać. Dziś o 18 powinien się pojawić stream stream, w którym polatamy sobie po pogęcznie, popomagamy, jeżeli ktoś ma problemy z jakimś bossem czy coś, chce coś pofarmić, to wieczorem zapraszam, będziemy skakali od osoby do osoby, próbując coś robić. Jak nie, to ja będę nie wiem, zwiedzał Enkę albo podbijał dalej procentyki w bo mi tu jeszcze tam troszkę brak, więc to jest jedna z rzeczy, które mogę porobić, żeby coś się działo na ekranie. A w tym czasie będziemy gadali na temat anime, a w tym czasie oczywiście się rozpadało. Będziemy gadali na temat anime, tym razem jest Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, chyba się tak nazywa. Plus minus, jeżeli nic nie pokręciłem, jeżeli poprawnie wymówiłem to, co miałem wymówić, to tak się nazywa to anime, które mieliśmy obejrzeć. Na dziś będziemy się dzielili swoimi wrażeniami, plus ten wieśkowy z Netflixa, ta animacja, który jeszcze nie widziałem. Więc spróbuję zdążyć to machnąć przed... Mam nadzieję, że to jest one-shot. Spróbuję zdążyć machnąć to dziś przed 18, żeby na streama być gotowym. Na streamie powinien być szybko bierzek. Jeden anime gość, którego jeszcze nie mam potwierdzonego, więc nie będę to zapowiadał w razie czego mamy plan awaryjny oraz Bonku, który nie często u nas na streamach bywa, więc zapraszam bardzo serdecznie. Bonku będzie miał parę rzeczy ciekawych do powiedzenia oraz Kasu, jeżeli da radę. Nie mam tutaj potwierdzenia, nie wiem, ale jego anime zostało wybrane, więc Kasu się powinien pojawić, jeżeli będzie mógł i jeżeli zdąży do nas dotrzeć, byłoby wtedy super Zapraszam bardzo serdecznie, dziś godzina 18 A ja zmienię porę doby, bo zaraz mnie pierno i tyle z tego będzie Przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej Czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej Bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy I co się usłyszy, to się również nie odusłyszy Zacznijmy od Ayato i kilku informacji, których mamy Na temat naszego nadchodzącego złotego chłopca Czy właściwie mokrego gościa, nie wiem jak to nazwać Pierwsza rzecz, idle animacja to już było Kupę czasu temu wyciekło, ale dopiero teraz skojarzyłem, on na ideal animacji trzyma Bubble Tea, co oznacza, że w gęszynie w tym uniwersum, Bubble Tea jest kanoniczne. Istnieje, to znaczy to akurat dziwne nie jest poniekąd, bo tapioka wiecie, to spokojnie da radę w gęszynie zrobić. Bardziej zastanawia mnie, jak oni zrobili ten przeźroczysty kubek, który wygląda jakby był plastikowy, no ale załóżmy, załóżmy, że mają jakiś tam patent na to i to na przykład szkło jest czy coś, ale to wygląda jak herbatka z mleczkiem plus oczywiście kuleczki z tapioki. Te bardziej takie ciemne, czyli z kakao robione na przykład, coś nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Sam fakt, że jest Bubble Tea, tutaj mnie rozwala. Totalnie. Ale żeby nie było, że to są wszystkie głupie informacje na temat Aya, to są drobne przebudowania, jeżeli chodzi o tą postać. Zmiany w jego konstelacjach. Pierwsza, trzecia oraz czwarta konstelacja została mocno przebudowana, znaczy, została przebudowana przy pierwszej konstelacji. Obrażenia od jego Shun Suiken, jeżeli tak się to wymawia, wzrastają z 30% do 40%. Trzecia konstelacja z piątą zostały zamienione miejscami, co oznacza, że teraz na trzeciej konstelacji będziemy mieli trzy poziomy do Elemental Skilla, a na piątej konstelacji trzy poziomy. Do Elemental Burst'a. Na czwartej konstelacji jego Kamisato Arceus daje wszystkim w drużynie minus Ayato, prócz Ayato, dodatkowe 20% obrażeń od normal ataku na 12 sekund wcześniej było na 10 sekund, więc to jest ta zmiana. I teraz będzie troszkę inaczej, jeżeli chodzi o generowanie energii, te zmiany wprowadzane na becie na chwilę obecną nie obejmują jego szóstej konstelacji, czyli jego Shun Suiken będzie generował jednego więcej orba. Hydroenergii i będzie szansa 50% na wygenerowanie drugiego dodatkowego orba energii od Hydro, czyli przykładowo jego taunt nie będzie generował hmm. niczego więcej niż normalnie. Mając to za sobą, przejdźmy do tego, co ludzie znają się tutaj lubić najbardziej, czyli spekulacji na temat tego, co się pojawi w nadchodzących banerach w aktualizacji 2.6 i łankszeni rozpisali, co i jak ich zdaniem ma w tym momencie miejsce i kto co twierdzi, czyli na przykład, że oprócz Ayato, oczywiście, który jest jedynym wyrytym w kamieniu, bo o tym wiemy, bo to mihojo zapowiedziało, Kazuara oraz Venti są tymi postaciami, o w których mówi No Lifeguard, że będą. To nie jest zweryfikowane, ale jest to piłeczka bardzo mocno podbijana, do tego dojdziemy za moment. Yoimiya oraz ajaka to jest to, o czym twierdzi Blank i to również nie jest zweryfikowane, są to informacje, które gdzieś tam śmigają, ale tutaj też jest pełne przekonanie, że będzie tak jak mówi, przy czym to na przykład jest informacja, która docierała do mnie z moich źródeł, więc moje źródła twierdzą dokładnie to samo, co Blank później też, no, stwierdził, że, że, że tak powinno być, że Yoimiya i Ayaka. Ubacza dla odmiany twierdzi, że tylko Yoimiya będzie, nic więcej nie ma potwierdzonego. I są to takie o, Raczej, raczej, ale nie ma potwierdzenia. Czyli troszkę bardziej pewne niż te dwie informacje, które były przed chwilą. Że będzie kazuła i nic więcej nie wiadomo jest od TZ i to też jest niezweryfikowane. I są bardzo mocne spekulacje, że mógłby być Venti, ze względu na to, że abys jest. Następny abys będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno pod Anemo damage Robiony. I tutaj jest ciekawa informacja, bo od kiedy Łącznie zaczęli to składać, kto co twierdzi i od kiedy twierdzi i jak twierdzi, niektórzy zaczęli się wycofywać i zaczęli zmieniać zdanie, więc kazuła i Venti to są te postacie, na które niektórzy mocno stawiali, a teraz zaczynają się wycofywać. Co więcej, żeby było zabawniej. Ci, którzy twierdzili, że może być Venti, teraz twierdzą, że a może jednak Kazuła, nie są przekonani, a ci, którzy twierdzili, że będzie na pewno bankowo 100% kazuła, na chwilę obecną twierdzą, że nie widzą już więcej jego story questa, tam gdzie on był, co oznacza, że. Może nie być kazuły, a może będzie Venti, więc tak jakby zamieniają się miejscami. Dziwna sytuacja, ale co zrobić? Jak już o tym mówimy, to mamy wysyp fakeów. Macie tutaj grafiki za Savior Primus Pojawiło się mnóstwo różnych grafik sugerujących, że no będą takie nie inne zestawienia. To wygląda jak wyczeki z następnego livestreama twórców do prezentacji kolejnej aktualizacji 2.6 w tym wypadku. I jak wiecie, te prezentacje nie są robione z aż tak dużym wyprzedzeniem, więc to jeszcze nie istnieje. Co więcej, według moich danych i to, co potwierdzają teraz i Wangshen i Savior Primos, rirany nie są jeszcze ustalone, więc ci wszyscy, którzy twierdzili do tej pory, że to będzie to, to na pewno będzie to, mogli trafić, nie musieli, bo to nie było ustalone. Jeżeli tak będzie, to raczej przez przypadek. Więc jak widzicie, tutaj Ayato z Kazuą oraz Yoimią, albo Ayato z Ventim i Jackson, to jest chyba mój ulubiony. Tudzież Ayato z Ventim i Ajaką to są informacje, które w sieci latają, to są fejki, tak jak ładnie tutaj zaznaczyli na czerwono, to nie jest moja robota, to zrobili Savior Primos i proszę się na to nie dać nabrać. Te dane jeszcze nie wyciekły, bo wyciec nie mogły i wszelkie informacje, takie, które wyglądają jakby ze streama były wzięte, nie mogły wyciec ze streama, bo on jeszcze nie istnieje. Jeszcze tego nie zaczęli nagrywać, jeszcze dobre ze dwa tygodnie, zanim się nie zabiorą, więc wydaje mi się, że mamy jeszcze tydzień, góra, dwa do tego, aż Michojo nie ustali, kto na banerach powinien być, a potem się zaczną przygotowywać do streama i do prezentacji, więc będzie miało co wyciekać. Na chwilę obecną to są spekulacje i to, co czasem wycieka, że niektórzy widzą na betach, to nie jest fake. Ludzie nie wkręcają, tylko po prostu są na różnych betach, na różnych wersjach tam ukrytych bardziej, i widzą rzeczy, które są testowane, które nie oznacza, że będą potem w grze, więc to z kolejny raz się powtarzam, ja wiem, ale widzę, że jest drobne zamieszanie w komentarzach z tym. Oprócz tego pojawiły się drobne przecieki, fejkowe przecieki według moich informacji na temat broni, które miałyby się pojawić w aktualizacji 2.6 na banerze. I jeżeli mówimy o pięciogwiazdkowych, bo 4 gwiazdkowych nie mamy, ale pięciogwiazdkowych, to tymi fejkowymi likami podkreślam fejkowymi, to nie są prawdziwe informacje, i jest ten miecz Ayato, którego nazwy w tym momencie nie pamiętam. Wolf Gravestone jako dwie bronie na pierwszym bannerze, pierwszym rzucie banerowym, które miałyby być towarzyszące dla Ayato. Wydaje mi się, że miecz jest prawie pewnikiem, a Wolf Gravestone po prostu dawno go nie było, więc mógłby być. Ale, no, to jest spekulacja, to jest bardziej spekulacja niż jakiś przeciek. Jeżeli chodzi o drugi rzut banerowy, tutaj jest dziwnie, bo jest LG for the End oraz Thundering Pulse, co by oznaczało, że powinny być dwie postacie z łukami jednocześnie. Joey, bo Thundering Pulse, a LG for the End nie jestem pewien. Dla kogo miałby być? Przy czym wydaje mi się, że LG niedawno było jakoś tak. Jedną aktualizację do tyłu, czy coś. Jest cała masa broni, których długo nie było, więc nie wydaje mi się, żeby LG for the end miał się pojawić. Więc ja bym tutaj postawił, że to jest fake info. Uwaga, to było fake info. Mając to za sobą, warto by było powiedzieć o czymś, o czym wspominaliśmy jakiś czas temu, nie wiem, Z2 odcinki temu było o tym, że Kli jest mocno brana pod uwagę jako postać, która mogłaby się pojawić. I niektórzy spekulują, że w aktualizacji 2.6, a jak nie w 2.6, to najprawdopodobniej w 2.8 na archipelagu. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo nie wiem czy pamiętacie, co było z Albedo. Albedo był postacią, która nie sprzedała się najlepiej. Zresztą to była pierwsza postać, która sobie poradziła naprawdę słabo na banerach, czy naprawdę słabo, zarobiła miliony. Oj, o jak mi przykro, o jak bardzo słabo sobie poradził. Ale w porównaniu do innych postaci, które wtedy rozbijały skarbonkę, wyglądało to na gigantyczną rozbieżność. Od tamtego czasu zmieniło się bardzo wiele. Patrząc przez perspektywę niektórych rynków zbytu, Albedo poradził sobie lepiej, niż nam się wydawało. W niektórych rejonach oczywiście, w niektórych rejonach poradził sobie gorzej. Co nie zmienia faktu, że od aktualizacji 1.2, kiedy został zaprezentowany, pojawiły się postacie, które zarobiły znacznie, znacznie więcej. Tak poprzeczka została podniesiona. Oraz pojawiły się postacie, które zarobiły mniej. I poprzeczka została obniżona. Oprócz tego, pomiędzy wskoczyło mnóstwo różnych banerów rerunów, które zarobiły gdzieś tak pomiędzy, pomiędzy. Co oznacza, że Albedo przestał odstawać w którąkolwiek ze stron i jest po prostu jedną z postaci, które się liczą do kształtu. Więc oryginalnie Albedo nie rozbił skarbonki, ale jego powrót Zmienił sytuację, bardzo zmienił postać rzeczy. Ze względu na kilka elementów, przede wszystkim dostał swój nowy, dedykowany miecz, który go w sporym stopniu naprawił. No nie ukrywając, Albedo nigdy nie był słaby, Albedo był bardzo niedoceniany, ale z nowym mieczem robi po prostu furorę. Ten miecz został dany za Fiko, więc każdy, kto nie docenił Albedo, teraz miał jedną rzecz więcej, która sprawiała, że no trudno było na niego narzekać, bo w sumie nie ma na co narzekać. A z tym mieczem już absolutnie nie ma na co narzekać. Lecąc dalej, miecz był tylko zaczynem, to było to, co Prawiło, że ludzie dali mu może drugą szansę ze względu na to, że po prostu dostali miecz za Fliko. Ale to, co kupiło u ludzi Albedo tak naprawdę, to moim zdaniem, i patrząc po tym, co ludzie w internetach myślą, wydaje mi się, że myślą podobnie do mnie, aczkolwiek nie widziałam żadnej rozpiski na ten temat. Był quest od Albedo. To, co się mu podziało w aktualizacji drugiej aktualizacji z Dragon Spine to było coś, co ludzi troszkę chwyciło za serce, polubili tą postać, zrozumieli tą postać, zobaczyli coś ciekawego w tej postaci, a nie tylko jest takie, ehehe, Albedo, Albedo, dobra, pomieniłe gościa. Więc bardzo dużo zyskał na swoim questie i to było coś, co moim zdaniem miało znacznie większe znaczenie niż sam miecz. Quest może by nie wystarczył, miecz był potrzebny, żeby ludzie zwrócili na niego uwagę, ale jak już zwrócili na niego uwagę, to wtedy Quest ich wygrał. To story było wystarczające, żeby ludzie mogli się przekonać do tej postaci. Wygląda na to, że podobna sytuacja może niekoniecznie będzie miała miejsce z Kli, ale to jest coś, na co Michoja, czy właściwie Hojowers liczy. Może nie bankują na to, ale trzymają kciuki. Takie informacje do mnie docierają. Quest do kli się zbliża. Nie wiem, czy to będzie jej story quest, drugiej Story Quest, czy też drugi Quest archipelagu, który będzie w sumie questem kli ale no nie takim, że będziecie go odbierali za kluczyki, tylko będzie story całego archipelagu, głównie kli I tym razem kli ma być przedstawiona od troszkę innej perspektywy, tak, żeby ludzie zrobili, o, jak ona jest cudna i ja ją chcę! Więc wygląda na to, że z Cli będzie troszkę więcej zabawy. Problem jest w tym, że ona już dostała swoją broń, i to nie jest najlepsza broń dla niej. Dodoko Tails jest bardzo fajne, bardzo świetne, podoba mi się ta broń. Wygląda, do niej idealnie, ale gameplayowo są postacie, na które możecie założyć tą broń i wyciągnąć z niej więcej, a sama klima ma ciekawsze bronie, które na nią można wrzucić. I wątpię, żeby dali kolejny kataliz pod Kli dedykowany. To by było dziwne. Chyba, że, chyba, że pojawi się coś pięciogwiazdkowego na baner z nią, co by miało całkowicie ją uratować, ale wtedy nie będzie tego efektu. Wow, dostaliśmy broń za Afriko do postaci, którą może mamy, może zdobyliśmy wcześniej, który naprawia tą postać, dzięki czemu dajmy jej drugą szansę. Jest parę rzeczy, które z kli można by zrobić. Przede wszystkim można by jej dać nowe artefakty, które ją naprawią. Problem jest w tym, że jeżeli będziemy próbowali naprawić Kli za pomocą artefaktów, to ruszymy przy okazji wszystkie inne postacie o zbliżonym gameplayu, na przykład Yanfei, które też zostaną zbostowane przez ten fakt. I samo naprawianie Kli dla naprawienia tylko Kli, to nie będzie działało w ten sposób, jak można by założyć z góry. Ludzie są bardzo pomysłowi, więc jak mihojo nowe narzędzia, to zapewne, jak zawsze, wykorzystają je w taki sposób, w jaki twórcy nie przewidzieli. Ale to, co twórcy mogą zrobić i mogą spróbować zawalczyć o Kli, to jest to. Samo co zrobili w przypadku Albedo, czyli dać jej jakąś historię, dać jej jakiegoś questa, który sprawi, że ludzie się zachwycą Kli na nowo i może dadzą jej drugą szansę. I podobno to jest to, na co Michojo liczy z jej questem. Questem, który podobno jest gotowy od dłuższego czasu i czeka na wrzutę, podobnie jak quest Kazuchy. To jest coś, co Michojo ma, może wrzucić, why not? I jeżeli będzie na archipelagu, to by było idealnie. Takie takie informacje do mnie dotarły, nie wiem na ile są prawdziwe, ale troszkę trzymam kciuki, bo wydaje mi się, że Kli złapała krótszy koniec i niestety jest to postać, która się bardzo źle zestarzała, aczkolwiek granie nią jest super Mając u siebie jako taką od biedy złożoną Janfei i na drugim koncie całkiem okej okay złożoną Też bez szału, ale jakoś tam złożoną Kli. Powiem wam, że na Kli mi się prywatnie gra dużo przyjemniej, ale absolutnie bardzo dużo przyjemniej Mając to za sobą, przejdźmy do ostatniej informacji Nawet były o to jakiś czas temu pytania, czy mam coś na temat Nintendo mam w sumie można powiedzieć, że mam. Moi dają mi znać, że istnieją skrzydełka, które nie są podpisane jako skrzydełko od Nintendo, ale wyglądają jak coś, co miałoby być związane ze Switchem. Tą wersją Switcha, która była wcześniej, nie tą obecnie z białymi joyconami, tylko tą wersją, która miała czerwono-niebieskie joycony na starcie. Informacja, jaką dostałem, że te skrzydełka gdzieś tam są, nie są w plikach gry na tej becie, która obecnie teraz trwa i wyciągnęli to z builda, który jest dość stary, więc to nie jest nowa rzecz, to nie jest rzecz, która sugeruje, że niedługo na Nintendo będziemy i będziemy mogli zagrać, tylko to jest coś, co było n czasu temu, jeszcze przed Aloy, coś do czego się dogrzebali teraz i coś, co ponoć nie wygląda tak tandetnie, jakby się można spodziewać, czyli jedno skrzydełko czerwone, drugie skrzydełko niebieskie. To jest bardziej, jeżeli dobrze ich zrozumiałem, a jadą z informacji chińskich, chyba jest czymś w stylu, że skrzydełka wyglądają fajnie, gustownie i opalizują jedno skrzydełko w stronę czerwonego, drugie w stronę niebieskiego. Opalizujecie. Czyli zmienia kolor ze względu na kąt patrzenia. O! Więc jedno będzie się mienić na niebiesko, drugie będzie się mienić na czerwono, tak to zrozumiałem, jeżeli to są poprawne informacje i tłumaczenie czegoś nie posiepało po drodze i podobno wyglądają fajnie, bo wcześniejsze informacje, jakie do mnie docierały na temat tego, że są takie skrzydełka, były po prostu tandetnie, jedno czerwone, a drugie niebieskie, właściwie błękitne, więc takie. Eee. Więc jeżeli chodzi o Nintendo, nic nowego się nie zbliża, ale podobno skrzydełka jakieś powstały. Mając to za sobą, mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że są drobne zamieszania, jeżeli chodzi o betę do Star Raila. Słyszałem, że ta beta ma ruszyć tak jakoś na dniach, nawet wydawało mi się, że powinna już była ruszyć. Widzę, że cała masa ludzi w internecie, tych zajmujących się likami, prosi o tych, którzy ewentualnie są na tej becie, żeby się skontaktowali oczywiście po cichu, po kryjomu, bo nie mają z nikim takim kontaktu. I wydawało mi się, że nadchodząca beta ma być czymś w stylu tej poprzedniej, czyli Bardziej otwartej, bo nie wiem, czy pamiętacie, że Michojo nie biło po łapkach likerów za wrzucanie wszystkiego w sieć. Informacje, które do mnie dotarły, że ta beta będzie bardziej rozbudowana, mnóstwo rzeczy tam się zmieni, bo bardzo dużo Michojo wzięło do serca i po prostu zmienia. Plus, no jest cała masa nowego kontentu, które mogą na tej becie pokazać. Ale wygląda na to, że ta beta jest bardziej zamknięta niż poprzednia. I ludzie, którzy byli na poprzedniej becie, zostali wybrani. Nie wszyscy, częściowo niektórzy ci bardziej zaufani, zostali wybrani do tego, żeby być na kolejnej becie, i ona faktycznie mogła już wystartować mogła wystartować wtedy, kiedy mi się wydawało, że powinna była, czyli zeszły tydzień jakoś tak. Co oznacza, że beta do Honkai Star Raila może w tym momencie trwać, a my za bardzo o tym nie wiemy i ci, którzy się spodziewają, że coś tam powinno działać, coś tam powinno hulać w tle, błagają w internecie, żeby dostać jakieś informacje, jeżeli ktoś jest, żeby przekazał je dalej. Nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy pomysł. Jeżeli ktoś z Was jest na tej becie, to prosiłbym, żeby się nie odzywał lepiej. Nie odzywał, bo, według moich informacji, w niektórych tych agregatach informacyjnych, które teraz bardzo, bardzo, bardzo proszą o kontakt, są ludzie, którzy mają też kontakt z Michojo i mogą im coś chlapnąć. Celowo albo nie. Nie chcę siać fermentu, ale moim zdaniem moje prywatne odczucie jest takie, że w niektórych z tych agregatów są insiderzy od Michojo, więc jeżeli grupki zbierające teraz informacje na temat różnych lików proszą likerów o skontaktowanie się, z mojej perspektywy to nie jest najbezpieczniejsza rzecz, jaką możecie zrobić i możecie za to oberwać, bo podpisywaliście NDA. Takie, ta, 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 takie skojarzenie mam z tą sytuacją, więc, yy, no. Tyle mam, tyle mam do powiedzenia w temacie. Wydawało mi się, że będziemy mieli tam jakiegoś insidera. Wydaje mi się, że wciąż będziemy mieli tam jakiegoś insidera i jeżeli Beta faktycznie ruszyła i nie miałem kontaktu, to znaczy, że jednak nie mamy insidera. Jeżeli Beta jeszcze nie ruszyła, to możliwe, że zaraz się czegoś dowiem Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Nicole BBB czy NicoleBBB BBB, Nicole 3B, nie wiem jak to nazwać. Jesteś osą, awesome. dziękuję Ci bardzo mocno i serdecznie. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily check in Web Event, i jeżeli odhaczacie, wszystko po kolei to dziś będą kryształki do rozwijania. Broni. Nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown wam pozostał na Parametric Transformerze. Korzystając z okazji, chciałem podziękować za słowa wsparcia wszystkim wspierającym Lisim Magom oraz Lisim Arcymagom. Lisi Arcymagowie bez was nie działoby się na kanale, tyle co się dzieje. Jesteście awesome! I to jest już prawie wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, bo zapraszam jeszcze na stream dziś na godzinę 18, więc miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże karędzie wam sprzyja, a my widzimy się o 18, jeżeli będziecie mieli czas. Miłego dnia. Następnego i O kurczę, może zrobię Daily i wmontuję Daily do, do, do mojego gadania na przeciekach, żeby było tak jak w ostatnich odcinkach, skoro wam to bardziej odpowiada. Aczkolwiek, montażowo to jest wielokrotnie bardziej czasochłonne. Oh well.